Wideo jednoślad.pl napędza marka olejów motocyklowych Platinum Rider. Cześć, jesteśmy na kolejnej edycji BMW GS Challenge, w tym roku w Osadzie Śnieżka w Łomnicy na Dolnym Śląsku. Kolejny zawodnik zaraz będzie startował na trasę. O co chodzi? Chodzi o to, że zawodnicy klasy Challenge jadą po roadbooku na próby, tam dostają punkty, takie trialowe, im mniej punktów, tym lepiej. Pod koniec dnia 10 najlepszych zawodników będzie walczyć w finale, tutaj zaraz obok, o zwycięstwo. I myślę, że mamy spore szanse, ekipa dziennikarska pod wyzwaniem też zaraz jedzie. Edycja dziennikarska GS Challenge cały czas trwa. Za mną są reprezentanci tutaj świata motocykli, a tutaj ścigacz.pl. Ten przejazd jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników, bo jak go nie przejadą, to dostają punkty karne, więc trzeba jechać. Jakimś cudem dojechaliśmy do pierwszej próby tegorocznego GS Challenge. Nie było łatwo, bo we czterech pojechało bez roadbooka. No po co nam roadbook? W każdym razie za mną jest próba, taka manewrowo-techniczna, z niedużą beleczką do przeskoczenia. Kolega tutaj ostro patrzy i spisuje punkty. Na razie z tej ekipy, która jest tu na miejscu, wszystkim idzie dobrze. Zobaczymy, jak wygląda druga próba, a wieczorem ten, kto ma najmniej punktów, wystąpi w wielkim grand finale. Druga próba z dwóch na trasie, ta trudniejsza. No myślę, że trzeba się wykazać jakimiś umiejętnościami, żeby ją przejechać. My jakiś czas temu dojechaliśmy z tras, stali zdrowi, było super, ale teraz jest jakby najważniejsza część całej imprezy, czyli finał GS Challenge. 10 najlepszych motocyklistów wybranych w takiej sportowej rywalizacji będzie walczyć tutaj, na takim specjalnym, trudnym torze na swoich motocyklach. Taka wyjątkowa i... Gratulacje. I Łukaszu. Wiecie, 1000 zł! Pięknie, moi drodzy.